wspaniały ewangeliczny obraz maluje nam dzisiaj święty Jan Apostoł. To obraz oparty na kontraście światła i ciemności. Światłość to dobro, zbawienie, to Bóg. Ciemność to nieprawość, nienawiść, grzech, to potępienie. Przeraża zdanie Jezusa. Ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. Czy to w ogóle możliwe? Cóż, wielu woli trwać w ciemności. Nie chcą światła, bo boją się zobaczyć prawdę o sobie, o swoim życiu. Bliskim brakuje już sił na tłumaczenie. Ze łzami spoglądają, bo słowa nie skutkują. A oni nadal trwają w bagnie własnych iluzji i samookłamywania się, znajdując na wszystko zawsze idealnie pasującą odpowiedź. Jest jednak również w tej Ewangelii ogromny ładunek nadziei. Bo przecież dyskutujący z Jezusem Nikodem przychodzi nocą w ciemności, a ostatecznie jest tym, który chyba już zupełnie przemieniony jest na Golgocie przy ciele Jezusa. Wystarczy więc przyjść do Jezusa, by w nawet największej ciemności móc odnaleźć wyzwalające światło.